Cześć Wam. Cieszę się, tu mam słup z jednej, MC z drugiej, cień z trzeciej. Dobra. Cześć Mateusz. Cześć Klaudio. No i tak mi po oczach będzie dawać. Czekajcie, jeszcze sobie. Dobra. Tak to jest, jak się tam... to nie to. Już, no testu szukam. Michał, Marek, Motomonia, Michał, Matis. Siemka, kto zalicza słońce? U kogo w ogóle jest słońce? Przyznać się. No dobra, spróbuję bez. I znowu lampa. A jakbym tak dał? Z niebem, bez lampy, tu. Warszawa, słońce jest, potwierdzam. W Olsztynie jest słonko. No. Nad Zegrzem. A co ty, Zdyziek, co ty nad Zegrzem robisz? O tej porze dnia? W sensie mieszkasz tam, czy tak ten? Delektujesz się przyrodą? W Szczecinie jeszcze nie ma. Znaczy co, wschodu jeszcze nie było? Marcin pisze, że w Szczecinie jeszcze nie ma, czekam. A, bo mam sesję z motocyklistką. Z Motomonią, domyślam się, Marcin. Już. A to mi jedzie na stereo, znaczy ogląda wczorajszą fotokawę, jeszcze 10 minut, a to już nowa, no widzisz. Artur, cześć. U mnie par. Siema, u mnie par. Para? Nie wiem. Mazury Zachodnie, czyli w Polsce ładnie jest, poza Szczecinem, gdzie jeszcze słońce nie wstało. Przyjedzie z motocyklistką, a mi od razu łzy lecą. Ze wzruszenia, no. Paulina z Poznania, cześć. A co ty za ikonkę dać? A, że słoneczko jest, dobra. Śląsk, zachmurzenie. No tak jak w tym Karpaczu teraz, no to tak różnie było, ale w Polsce w ogóle było kiepsko na weekend. No dobra. Ewa, Sztokholm pochmurno. Wysłałem ci kod, chyba wysłałem, co? Tak, albo nie. Chyba tak, no. Trochę mam ten, taki wewnętrzny CRM, gdzie odpalacie wszystkie te zgłoszenia. Na mailu to wiem co, ale tak z bani to niekoniecznie. Piotr, cześć. Waterford pada deszcz. A to Adam, rozumiem, u ciebie to często ten deszcz tam chyba, co? W tym Waterfordzie, jak nazwa sama wskazuje. Wodny Ford. Znowu super tekst, brawo Zieniu, po prostu z rana. A ja, no tak się tylko przyznam, że jak zobaczyłem to, co jest za oknem, a wstałem dzisiaj wcześniej, tylko że dużo rzeczy zrobiłem i o czymś Wam opowiem. Ja wczoraj też mówiłem, Paul nawet potem, jak oglądałem czata, mi przypomniał, że miałem jeszcze Wam pytania jakieś zadać i nie zadałem, to dzisiaj Wam zadam, dobra? Pytania i o co? O czym miałem? Właśnie zapomniałem. Masakra. Jak sobie przypomnę, to i przyjdzie. No dobra, to co? Gorzów. Tarchomin. No takie miasto, Tarchomin w Polsce. Pruszków. Słońce 19 stopni. No, to słuchajcie, serio, wykorzystajcie dzisiaj to słońce i trochę właśnie o tym, bo wczoraj też było takie słońce, a ja zrobiłem sesję, kto tam śledził, to sesja była interioru, czyli wewnątrz, apartament robiłem. Moją modelką były ściany, łóżko, no generalnie łazienkę nawet robiłem, to oto modelka była z pralką w środku. No dobra, słuchajcie, witajcie na... Patrz, to będzie czat, uwaga, ekwilibrystyka. 41. fotokawce. Trochę wiedzy fanu inspiracji. Jeśli dodali jeszcze dwa, to będę mógł piąteczkę przybijać. W Ursusie nie ma słońca. Chyba siedzisz w traktorze, chłopie. Ja jestem w Ursusie. No. Więc ja tu nawet chmury nie widzę. Jest jak jeden szlaczek po samolocie. To może to trafiłeś. No tak. Cześć Tomek. Panie doktorze, mam sklerozę. Od kiedy ma pan sklerozę? Od kiedy? Od kiedy? No widzicie, nawet czytając zwaliłem. Dobra, nie nadaje się dzisiaj do ten. Ale mam, wyczytałem sobie, na początek wam dam kawałek z cyklu Fun. Wyczytałem dzisiaj, nawet mam zakładkę. Kojarzycie samochód Fiat Multipla? On jest jakoś oceniony jako jeden z brzydszych w ogóle wytworów ludzkiej wyobraźni i kreatywności, jeżdżący. Ma nawet swój fanklub, poważnie, ale generalnie jak ludzie mówią brzydki samochód, to z reguły chodzi o multiple, no. No więc teraz najbrzydsze auto na świecie. Tak, ale ono jest mega praktyczne, jak ktoś ma, wiecie, szóstkę dzieci i tak dalej.
Jackson na przykład, nie, on nie, kto adoptował tyle? Brad Pitt i Angelina Jolie. Zakładam się, że mają Fiata Multiple, no bo gdzie by potem do Maka wyskakiwali, nie? No muszą mieć dużo miejsc w środku. Pozdrawiam Angelinę. Chyba się rozstali, bo jakby rzeczywiście może poszło o samochód. Brat nie chciał kupić Multipli. Angelina mówiła, że to praktyczny samochód. No i się rozeszli. No i poznała kogoś z Multiplą. Nie wiem, czy śledzicie te newsy, tam plotek.pl, pudelek i tak dalej. Warto, warto. Dobra, więc widzicie, Multipla może rozwalić też związek. Okej, okay, więc jest ten Fiat Multipla. I teraz muszę odczytać. Próbuję, bo tu jest założony mam na laptopie ten mój ten telefon. Uwaga, idzie. Szczyt rozrzutności. Zamontować autoalarm w Fiacie Multipla. Takie tam, no. Chemtrailsach? Nie, nie słyszałem, Maciej. Nie wiem, co to są chemtrailsy. Dobra, sekcja fan zaliczona. Cześć, bo to jeszcze jakiś kawał może... Zanurkuję. Kadr do idy? Nie, za duży. No, taki studencki kawał, albo... No nie wiem, może już nawet ten... jak tam po wczorajszej imprezie? A, spoko, spoko. Poznałem nowy przypadek. Jaki? Wymiotnik. Odpowiada na pytanie, po czym, po ilu. Kto oglądał wczoraj mecz Real Dortmund, Borussia? Więc ja tam wczoraj małe piwko zapodałem. Hola, Mr. Satan. No i teraz, żebym wiedział, czy deletować, czy nie. Cześć, Roberto. No. I cześć, Bart. Jak ukradli Multiple, to pisali w gazetach. No, idźcie. Przeczytam, bo jak ktoś będzie oglądał później, to nie będzie widział czatu. Przemek daje. Podjeżdża facet Multiplom do bramek na autostradzie i pani mówi 10 zł. A facet, sprzedane. I w ten oto sposób moja kariera influencera z Fiatem została zakończona. Znaczy Fiat już się nikt nie zgłosi do mnie o współpracę. Dobra, to dzisiaj słuchajcie, znowu standardowo, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. A że mamy słońce, to od razu mówię, zachęcam do Róż Dupę Challenge'u. Ja już dzisiaj zaliczyłem, wczoraj bardzo dużo zaliczyłem, bo nawet na piwo jechałem rowerem. Ale jedno. I wracałem prowadząc rower. Po chodniku, oczywiście. Żeby nie było. No dobra, to co dzisiaj? Standardowo zerkam do pytań od patronów, a wiem, że dopisali, bo już tam, już zerkałem. Potem mogę Wam powiedzieć też o wczorajszej sesji i mam taki duży rebus, co z tym zrobić, odnośnie tego interioru, czyli się zastanawiam, czy Wam nie polepszyć foni, na przykład tak. Ja wiem, że teraz jest lepiej, ale ja mam jedną rękę mniej, no, bo tu wali hałas i tak dalej. Dzień dobry. Witam. No dobra, dobra, już. Słuchajcie, wiecie, że ja nieustannie pracuję nad tym, żeby wyciąć te moje Jak się uda, to dam znać. A teraz wracam do... No dobra, już. Poprzednio też było ok. No dobra, fajnie. Ale tak jest lepiej. Jak do wywiadu. Zieniu, uspokój się. Ok, to idę do pytań od patronów. Czyli teraz muszę znowu zanurkować. Kurno. Jest. Bo mi wchodzi ta gałąź od statywu na belkę od laptopa. No dobra, no to tak, słuchajcie. Czytuję. Proszę bardzo. Mike Vandenberg. Przepraszam, że tak z akcentem, ale nie wiem, jak czytać Mike. Czy to ksywa, czy to rzeczywiście imię i nazwisko? No dobra. Jakiej wielkości softboxy, beauty dishe, okty, do jakich lamp studyjnych, speedlightów i tak dalej? Czyli pytanie o rozmiar, a rozmiar ma znaczenie. Kurwa, po prostu co za kędzior, no. Ile bym żelu nie nałożył, to i tak dupa, no. No dobra, więc jaki rozmiar jakiej wielkości softboxy beauty dishe? To jest pytanie właściwie o dwie rzeczy. Jaki chcesz efekt i jakie masz możliwości? Na przykład, jaki chcesz efekt? Jak chcesz, prosta sprawa, mieć twarde światło, takie jak ja mam teraz,
to wystarczy mieć słońce, czyli małe źródło światła do mnie, czyli daleko mała lampeczka i brak modyfikatorów. Jakbym chciał mieć miękkie światło, zaraz zrobimy miękkie światło. Dam jednak sobie, dopnę sobie to. Jakbym chciał mieć miękkie źródło światła na mnie, no to biorę sobie duże... To biorę sobie małe źródło światła i przed niego wkładam dyfuzor. Na przykład coś takiego. Jeżeli ja bym teraz dał... No, znaczy jest tak, że jest... Cała scena jest nieoświetlona, ale... No tak patrzę na ten. Więc jakbym sobie zrobił taki daszek, to zobaczcie, że na mnie jest miękkie źródło światła teraz, na twarzy, tak? Dlatego, że dałem duże do mnie, czyli większa niż twarz, modyfikator w postaci kartki. Taką kartką może być oczywiście softbox. Innymi słowy, jeżeli powiększycie do siebie źródło światła... O, Fox, stęskniłem się, no. Gdzieś ty, chłopie, był, jak ci nie było. Bo przyznaj się, co tam w New Zealand słychać. No. No dobra, więc tyrałem. Któż nie tyrał? Odpowiada Fox. Dopowiada Zieniu. Taki dialog czytany. Okej, okay, no to wracam. Więc co to jest duże źródło światła odpowiadam do Majka. No to, co jest duże dla mnie. Czyli jeżeli bym strzelał na przykład w softbox byłby ode mnie 2 metry czy 3 metry, to on musi być duży, na przykład 150, żeby mieć podobny efekt. I ja rysuję to w filmiku z Klaudią w tym tutorialu. Bodajże o softboxie, tam takie twierdzenie Thalesa pokazuje. W sensie proporcjonalność rozmiaru od odległości. Innymi słowy, tak już sprowadzając do meritum, trudne słowo, softbox tak duży, jaki chcesz mieć efekt i jakie masz możliwości. Czyli jeżeli to jest mały speedlight, no on z reguły ma kłopot z, nazwijmy to, udźwignięciem softboxa dużego, 150. Udźwignięcie w znaczeniu fizycznym, że ta lampa, statyw z reguły pod speedlighty są mniejsze, małe i nie utrzymują. A druga rzecz to mała lampa z małą mocą wsadzona za duży softbox, no to albo nie oświetli, i o tym mówiłem wam na dwie fotokawki temu bodajże, taki jest rysunek z cyckiem, jak duży softbox na małą lampę, no to to jest jedno ograniczenie, a dwa, sama moc też robi. Jeżeli chcecie strzelać na ISO 100 z dużym, miękkim softboxem, to wsadzenie w to lampy 36 tam watosekund, czy co tam jest taką mocą, to będziecie musieli duże podbić ISO, no, żeby dostać ładne światło. Więc potrzebujecie tej 300, 600 lampy wsadzonej w duży softbox. A jak chcecie mieć takie efekty jak jakieś ostre cienie itd. itp., wtedy potrzebujecie małych źródeł światła, czyli na przykład garnek z wrotami. Ktoś tam odpisywał i ktoś nie wiedział, co to jest garnek z wrotami. Jak kaszę zbójcerze podawali, to w garnku i wrota na zewnątrz. Ja muszę się wyleczyć z tych, wiecie, tak, to w ogóle się nie klei. No. Albo ktoś to zapisze jako złote myśli i powie, dlaczego Zienia nie oglądać. No dobra, ale wracam. Garnek to jest ta czasza zakładana na lampę, nie mam jak pokazać. A wrota to są takie drzwiczki, której można domknąć, ograniczyć źródło światła. Więc jeżeli sobie wpiszecie w garnek, no nie, wrota w oświetleniu studyjnym, w jakimkolwiek sklepie, czy to tam Quadra Lightu, czy Freepersa, czy gdzie tam, to pokażę wam, o co chodzi. One często na przykład na Fresnela, czy też Fresnela, na Fresnela soczewki są też zakładane, żeby ograniczać. Więc odpowiadając, z reguły jest tak. Pierwsza myśl jest taka, jaki chce efekt, tak bym myślał. Jeżeli miękkie, delikatne, to dużą powierzchnię dyfuzyjną, na przykład 150, 120, 90, 60 na 90, a potem patrzę, jakie lampy w to mi wejdą. Joe McNally robił tak, że no trochę szaleństwo, ale on na przykład wsadza za, bo on jest ambasadorem Nikona, więc on na przykład tylko tam, no teraz już nie, ale kiedyś to był tylko Nikona, więc on takie szaleństwa robił, że na przykład jak wsadzał taki tak zwany butterfly, czyli bardzo dużą powierzchnię 2 metry na przykład na 2, czy tam 2 na 1,
i za to wsadzał, wiecie, 8 czy 16 lamp błyskowych Nikona. No idiotyzm, tylko po to, żeby pokazać, że jak się ma budżet i czas, to można tyle lamp uskutecznić. Ale prostszym rozwiązaniem jest po prostu wsadzenie mocniejszej lampy. No i tyle. No i proszę bardzo, jak zadbać o czystość kadru? Dzisiaj mam taki cykl, nie zawsze publikowany, Mistrzowie Ankiet. To znaczy, gdy wchodzicie na grupę, jak robić lepsze zdjęcia, to jest tak, że tam trzeba odpowiedzieć na te trzy pytania. Po spojrzeniach niektórzy są w stanie ocenić, jaka płeć przeszła, prawda? No. Tam między nami. Słońce ten. No dobra, już wracamy do brzegu. Maciej, jak odnośnie klimatu w RDC, no zrób coś z tym w takim razie. Nie będę mówił, ale Berg, a pisze się Berg. Okej, czyta się Berg. Okej, sorry Mike. No, dobra, okej. To było pytanie Majka. Co dosypywałeś do kawy, bo widzę, że humor dopisuje. Nie, ja już mam receptę na to, poważnie. To jest robienie tego, co się lubi. O, pan chce mi... Zapraszam, będzie cień, jak najbardziej, super. Tutaj pan zaoferował pomoc z softboxem. Tara, super, wielkie dzięki. Ja się zaraz ustawię. Pogubiłem się. A nie, i tak jestem w słońcu. Poszedł. Więc, co do nastroju, to wam mówiłem. Jest coś takiego, że zbieram taką receptę na dobry nastrój. I wiem, że pomaga wyspanie się. Serio. Nie wiem, nadal jak oglądam te filmy, te inspirujące, to oni mówią, wstań 4:30. Kill the day i tak dalej. Będziesz o 2 godziny do przodu. Ile można na czymś takim pociągnąć? Oglądam równolegle wykład gościa, który mówi, że to jest idiotyzm, jeżeli się nie wyśpicie. Nie o to chodzi, żeby wstać wcześniej. Może ktoś lubi wstawać wcześniej. Macie ten nie wiem, tą przewagę, że godzinę już jesteście w rozruchu. To jak po prostu zaczynacie funkcjonować. Ale jeżeli jesteście niedospani, to wam kreatywność siada, no. Wiem, co miało, kiedyś miało być, ale chyba dzisiaj nie dam rady, o czasie i energii. To za to mogę w ramach inspiracji, fanu dołączyć za to taki temat. W życiu są 3 etapy. Tak w skrócie. Pierwszy to jest wtedy, kiedy nie macie kasy, macie energię i macie czas. Drugi etap to jest wtedy, kiedy macie energię, zaczynacie mieć kasę, ale totalnie nie macie czasu. Typu praca zawodowa i zapierdzielanie po nocach, nie? I trzeci to jest etap, kiedy macie czas, macie kasę, ale nie za bardzo wam się chce. I to jest w ogóle ciekawy koncept, no nie wiem, emerytury, tak? To jest trochę ten koncept, jak Warren Buffett powiedział, że jak odkładacie na starość te przyjemności, to jest trochę tak, jakbyście w wieku lat 20 i okolic, czyli po ślubie, powiedzieli, że seks odłożycie sobie na emeryturę. I jest taki koncept mini emerytur. To znaczy zamiast, narysuję wam to. Tylko pisak znajdę. A może tu się... Nie. No, powiem wam, słońce w Ursusie dzisiaj przednie. Jak to narysować? Uno momento. Dajcie jakiegoś suchara. A ja myślę, jak narysować. Kurna, ale gra światło cieniem, zobaczcie, nie? Jedna, to jest cały czas szpilmen, to jest cały czas ta sama, tylko ma czerwone szpilki, szpilmen. I to takie, nie? I to po prostu sam stukot, nie? Już tak, uwaga, idzie w ten.
Ja tylko po prostu oceniam, czy w Ursusie. Tylko, nic więcej. Ale dla równowagi mamy też płeć męską. Z tym. Brak RDC. I praca w McDonaldzie. Czyli darmowe posiłki dietetyczne. Dobra, już rysuję. Potrzebuję co najmniej dwa pisaki. A wszystkie wyciąłem. Już, momentu. Ale sucharów nie widzę, żeście dawali. Jak nazwać inaczej emeryturę? Bo nie chodzi o w sensie emerytura, że kasa wpływa, tylko że to jest ten czas, kiedy realizujecie, macie czas, bo nie pracujecie zawodowo i macie czas, to są takie urlopy. No dobra, niech będzie emerytura. Dobra. To jest, uwaga, widać, oś czasu. Tu jest, nazwijmy to, czas, kiedy się uczycie, no nie wiem, tam szkoły itd. itp. Potem zaczynacie pracę i napierdzielacie. Oczywiście tu są takie urlopy, nie? Tydzień, dwa tygodnie. No. A potem jest emerytura i wtedy mówicie, och, to na Karaiby pojadę, albo na, co tam, na wyspę Wolin, rowerem przez Bornholm itd. itp., tak? I wtedy napiszę swoją książkę o życiu i odwiedzę Gosię, w której zakochiwałem się, będąc tu, nie? Kumacie. Nie tylko chodzi o wiek emerytalny, znaczy obecnie jest tak, tu jest to 60-65, chlast, nie? I wtedy, swoboda. A koncept jest inny, bo tutaj to jest, konkretnie te etapy to jest ten pierwszy, czyli macie energię, macie czas, nie macie kasy, macie energię, ale cała energia idzie na zarabianie kasy, więc nie macie czasu, a tu jest macie czas, macie kasę, ale wam się za bardzo nie chce. To tak są te trzy etapy. I teraz pomysł numer dwa. A co by się stało? Kojarzycie temat tego sabbatical leave, czyli urlopu. Sabbatical? Nie wiem, na uczelniach jest, że co 7 lat profesorowie są jakby wygnywani na zmianę, żeby uczyli czegoś nowego albo w ogóle odpoczęli. Sabbatical po angielsku się mówi, no takie przerwy w pracy. No to sabbatical leave, no widzisz, dogadujemy się. Uwaga, rysunek numer dwa. A co by się stało, gdybyście sobie tak to zrobili? To znaczy, macie pracę ileś lat i potem rok, pół roku detoksu, cieszenia się życiem, zmiany, uczenia się itd. Potem znowu wracacie zawodowo i kolejny etap. I to są te mini emerytury. To znaczy, wplatacie w życie takie zawodowe przerwy. I to nie są przerwy, żeby się totalnie, nazwijmy to, byczyć przez rok, bo wydaje mi się, że osoby, którym się chce, a do takich was zaliczam i sam siebie, to znaczy takim, którzy mają ambicje i mają taką ciągotę życiową, żeby coś zrobić, to, czy żyć z pasji, proszę bardzo, to tą pustkę i tak wypełnicie. Szukając czegoś nowego, próbując nowych rzeczy, doświadczając innych, więc nie ukrywam, pomysłem na tym, żeby przerzucić się na fotografię, miałem taką w głowie rzecz, że mogę nie odkładać na starość, tylko gdzieś cieszyć się już tym, co robię na co dzień. O. No. Emilia ze Sztokholmu, tak? Czy z Malmy? Malmy. Ja jestem na mini emeryturze, tylko bez kasy, uczę się nowego zawodu. No i tu kolejny temat, nie? Inwestycji w siebie. No. Wydaje mi się, że czasami po prostu warto zainwestować w siebie, nawet jeżeli to oznacza jedzenie przez pół roku czy przez rok ryżu z paczuszek, ale daje wam frajdę i możliwości, perspektywę dalej. No ale lepiej jeść normalnie niż na ryżu z paczuszki, o czym dobrze wiem.
zachęcam do obejrzenia fotokawki numer H21. Tam na koniec mówię o tym ryżu z paczuszki i o kartach. No, taka jedna z fajniejszych fotokawek moich. Zawsze będę się do niej odnosił. Okej. Okay. Mocno gdzie ten kadr z lewej strony na szpilkach. Przecież nie ma już szpilek po lewej stronie. Po lewej stronie jest ktoś, kto tu stał. No dobra. To było pytanie. Widzicie, jak pływam? To było pytanie o wielkości softboxów od Majka. Wpisuję H41. I jeszcze jedno dam radę, chyba. Robert pisze. Czy korzystasz z presetów do Lightrooma, aby zachować powtarzalny styl na kilku sesjach, czy może do każdej tworzysz nowe? Mam kilka swoich presetów, takich nazwijmy to generycznych, takich, które używam jakby domyślnie, ale potem je dostosowuję per sesja, bo każda sesja, nie robię sesji zawsze w tym samym studiu, gdzie mam te same warunki oświetleniowe, bym się zanudził, no. Więc robię w różnych miejscach, a to znaczy, że zwłaszcza strzelając ze światłem dziennym, że będą różne warunki świetlne, a to oznacza, że te moje presety muszę zmodyfikować. To raz. Dwa. Każda sesja, mimo że krąży wokół tego samego tematu, na przykład sensualności, ona jednak jest dopasowana do osoby, czyli do modelki i do stylizacji. A to oznacza, że czasami będę chciał mieć mocniejszy kontrast, czasami słabszy. Czasami wpada światło słoneczne i chcę dorobić na przykład coś takiego jak flare, a czasami nie i tak dalej, itp. Także mam, nazwijmy to, swój klimat, ale ja go jestem w stanie rozpisać, co jest komponentem takiego klimatu. I o tym w kursie z Photoshopa mówię ogólnie, to znaczy co lubię w klimacie, no ale w skrócie, no lubię ziarno dodawać, lubię czarno-białe rzeczy, lubię taki analogowy klimat zdjęcia, bo mi się raczej wtedy jakby zdejmuje wszystkie warstwy informacyjne, które nie budują tego, co chcę mieć na zdjęciu. No, jak dodacie kolor, to potem jest dyskusja, o Gosia, przefarbowałaś włosy, bo dodam na przykład magenty i czegoś tam, nie, ciepłego. Ale się opaliłaś, itd., itp. Jakby dyskusja jest nie o emocjach, tylko o czym innym. Także mam jakieś takie w głowie rzeczy, które lubię w zdjęciach i to jest w tych presetach, ale nie potrzebuję klikać presetów, żeby to zrobić. Jak robię sesję, to tak, to na koniec sesji, powiedzmy, ustawiam sobie jeden preset master i go synchronizuję na innych zdjęciach, no ale znowu, ja z reguły sesję mam nie taką, że to jest 8 podobnych zdjęć, tylko 8 różnych zdjęć. Jedno jest z lampą, drugie jest bez lampy, jedno jest na kontrze, jedno nie, itd., itp., więc właściwie, Przemek pyta, czy korzystam z Nik Collection. Oczywiście, że korzystam i cały Nik Collection jest w kursie, w sensie tak, jak go używam. Więc w kursie z Photoshopa, bo to jest już taka modyfikacja, powiedzmy, na obrazie, a nie na RAW-ie. No, więc, znaczy Nika też można z Lightrooma użyć, ale pokazuję. No i w ogóle o presetach to mam taki temat. Tak się zastanawiałem dzisiaj idąc. Może bym zrobił jakąś paczkę tam paru presetów? Tylko nie wiem, jak ją jakby udostępnić i dać. Taki, nie wiem, no nie, że moje, no w sensie, że teraz będziecie robić identyczne zdjęcia retuszersko jak ja, bo też się nie da, no inne światło, inna ekspozycja, ale kilka jakichś takich presetów, które by się może wam też tam ułatwiły robotę, tylko zastanawiam się, bo nie chciałbym ich oddawać, o hop, tak, pomyślę jeszcze. Może to będzie część kursu, a może to będzie na przykład dla osób, które polecą komuś kurs? Nie wiem, no jakoś tak chciałbym, żeby to, żeby coś za tym szło, jakaś akcja z waszej strony, bo ja się nasiedzę i przygotuję, bo to nie jest tak, że ja zrzucam presety, ja je muszę opisać, bo presety to się nazywają na przykład Gosia przy oknie, bo sesja była, nie? Ale się dzisiaj tej Gosi uczepiłem, no dobra, Zenobiusz przy oknie. I tak dalej. Także one muszą być opisane, żeby wam ułatwić robotę, a nie będziecie się zastanawiali, co to jest Zieniu Biznes 3 na tle. No. Dobra, pomyślę, co z tymi presetami. Albo na sprzedaż zrobię. Też mogę zrobić. Dwie osoby kupią. Mamie polecę. Mama, kup se presety, weź. Statystykę mi podbijesz. Dobra. Mama, jak oglądasz, to pozdrawiam. A, wiem, miałem kawał od mamy kiedyś sypnąć, to już wiem, o co chodziło. Więc tak. Tylko, że mnie skopał.
takich dwóch żulków menu przegląda jakiegoś drink baru, nie? I tam wszędzie są takie te notki rum z kolą, uwaga, szkodzi na żołądek, nie? Tam, wódka z... Nie, przepraszam, już zwoliłem. No i co? I teraz, jeszcze raz, no, dobra. Wódka on the rocks, nie? Szkodzi na wątrobę, czyli na lodzie. Co tam jeszcze? Whisky z lodem. Uwaga, szkodzi na trzustkę. Co jeszcze zostało? Niech będzie... No niech będzie ten rum on the rocks na lodzie. Szkodzi na umysł. I tak patrzą i tak mówią, ty zobacz, jaki ten lód jest szkodliwy. dobra, ale i tak zwaliłem, no. Wybaczcie. Komu się podobało, zapraszam do lajków. A kto jeszcze nie subskrybuje, pyk, więcej sucharów w następnych odcinkach. A ja mogę zawsze się cieniem zrobić. Patrzcie, 3 lajki wpadły, jednak... Są ludzie, których humor mój rezonuje na ci. Nie, więcej jest, dobrze. Dzięki. Uff, dobra, będzie więcej sucharów. Wiecie, że to ma swoje konsekwencje, nie? To patrzę, co było? A, czyli czy korzystam z presetów? Odpowiedziałem. Tak, ale lubię to robić po swojemu, bo wtedy też powiem wam szczerze, jest tak, że... to inną filozofię dodam. Jeżeli każdą sesję wypuszczałbym identycznie, to znaczy... biorę sesję, preset, koniec. Sesja, preset, koniec. I to jest preset generyczny taki. To zdjęcia byłyby powtarzalne. To jest ta zaleta. W sensie budujecie spójny klimat i tak dalej. Choć na klimat składa się też cała reszta. Znaczy, z jaką głębią ostrości strzelacie, jakim obiektywem, w jakich warunkach świetnych, jaka jest modelka, jaka stylizacja, jakie włosy, jaki makijaż. To jest wasz styl. Tak samo w plenerach można by było powiedzieć, co lubicie, co wam się podoba, jaki kadry, jaka kompozycja, co przykuwa waszą uwagę, jaki sposób obróbki itd. itp. To jest wasz styl, więc to się nie sprowadza do presetu. Weźmiecie kogoś preset, weźmiecie preset od Richardsona, na przykład Thierry Richardsona, ale będziecie robić zdjęcia nie jak Thierry Richardson, nie w takich warunkach, nie z takimi modelkami, nie będziecie mieli stylu Thierry'ego Richardsona, koniec, kropka. No ale jeżeli macie powtarzalny styl, ale w pewnym momencie to zagrożenie przychodzi takie, które gdzieś mi w pobani łaziło. A co jeżeli ja się sprowadzę do roli automatu? W sensie mógłbym automatycznie presety wypuszczać, znaczy każdą sesję wypuszczam klik, klik, tuff, klik, klik, tuff. No bo do tego się to sprowadza, tak? Preset. Jakby był, nie wiem, preset auto, preset moje ulubione jeden, go. To ja się czuję bardzo efektywny jako fotograf, bo wypuszczam sesję właściwie chlast, tak? Ale czy ja sobie nie odbieram takiej przyjemności zaangażowania w sesję? Że ja nad tą sesją mimo wszystko siedzę. Ja to porównuję czasami do tego, jak robicie, czytacie książkę i umiecie czytać szybko, taki speed reading. I bierzecie 7 tomów Marcela Prousta, nie wiem, Proust, 7 tomów, w poszukiwaniu straconego czasu. Uwaga, przeczytałem. Z 7 lat to czytałem. I robicie tak. Hop, 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 skan, skan, hop, skan, skan, hop. Bo jest tam czytanie speed reading, tak? Też robiłem kurs z tego. I przeczytacie i powiedziałem, zasymilowałem wiedzę, okej. Okay. Aha, to o zazdrości jest i tam o... No i td, itp. No guzik, no po prostu wylewacie dziecko z kąpielą. Nie chodzi o to, żeby zaliczyć książkę, tylko chodzi o to, żeby się nią nacieszyć, nie? Czyli lepiej poczytać w głębokim fotelu z pyszną herbatką. Zresztą polecam pierwsze strony w ogóle, w poszukiwaniu straconego czasu. Pierwsze parę stron to jest chyba jedno zdanie w ogóle. Ale jak zmysły dostałem. No dobra, anyway. Więc tak jest z presetami. Jeżeli zamieniacie się w, nazwijmy to, dom produkcyjny, czyli robicie ślub za ślubem i musicie szybko wypuszczać zdjęcia, to jest dobry temat, jak najbardziej, bo wy wypuszczacie efektywnie powtarzalne rezultaty. No więc Dark Chris, a ja nadal mam dylemat, kupić kurs Lightrooma czy nie.
No, nikt ci w tym nie pomoże, Dark Chris. Musisz zobaczyć sobie, czy to jest twój świat, w sensie, czy ci odpowiada forma, czy nie. Możesz poczytać referencje od osób, które nigdzie nie są publikowane poza historią w czacie. I zobacz. Ja ci nie pomogę, w sensie dodatkowo, poza tym, co tam jest. Tak jak innym. Ja tylko uważam, że to, co tam zrobiłem, jest fajne, ale też nie dla każdego. No, no dobra, dobra, więc wracam. Więc tak jest z tymi presetami. Z jednej strony powtarzalny styl i ułatwienie pracy, kolosalne, ale z drugiej te sesje, które są moje, ja lubię, lubię po prostu nad nimi posiedzieć. Więc go. Dobra, to był temat o presetach. No i znak zapytania sobie dostawiam, czy nie wypuścić jakiejś paczki i jak taką wymianę przeprowadzić z wami. W sensie komu udostępnić, może nie wiem. Ja mam parę scenariuszy ogólnie z rzeczami, które robię, serio. A na przykład tylko dla patronów, bo to są osoby, które wspierają i tam co miesiąc jednak pozwalają mi uzbierać jakąś kasę na to, żebym nie robił dodatkowych sesji i czasami sponsorują szalone pomysły. Dwa to na przykład jako płatny temat. Trzy jako bonus za to, że ktoś zostawia u mnie i ufa i kupuje kurs. Czyli w ramach tych lub cztery poświęci energię, na przykład komuś poleci ten kurs. No nie wiem, takie rzeczy, tak? Pięć? Nie wiem. Pięć? No po prostu. No, udostępnić. Więc, ale biorę go w scenariuszu ostatecznym. No dobra. To było od patronów. To Artur i Rafał, bo zadaliście pytania, to ja was zaparkuję już na kolejną fotokawkę, dobra? Dobra. Karol pisze, że Lightroom wiedzę techniczną można zaczerpnąć z darmowych kursów w necie. Jak najbardziej, ale cały workflow pisany po polsku, mega. No, dlatego mówię, że to szkolenie... Dzięki, Karol. Dlatego mówię, że ten kurs z Lightrooma to jest mój proces myślenia o zdjęciach. Na przykładzie Lightrooma, ale to jest proces takiego zastanowienia, co jest w zdjęciu ważne i dlaczego na niektóre rzeczy zwrócić uwagę i jak przy użyciu Lightrooma sobie to życie ułatwić i poprawić to zdjęcie, żeby było to wow. Ale to nie jest, w sensie moim zamysłem nie było zrobienie szkolenia z Lightrooma, że Lightroom to jest narzędzie, które ten suwaczek robi to, a ten tamto, bo to sobie doczerpniecie z netu, za friko. Ale cały proces, jak myśleć o zdjęciu, przez jakie etapy po kolei przechodzić i tak dalej, jest w kursie z Lightrooma. I podobnie ułożyłem kurs z Photoshopa. Czyli on jest nie tylko kursem z technik moich w Photoshopie, moich znanych w necie, ale ja tam po swojemu to jakoś robię i ułatwiam życie i eliminuję niektóre rzeczy. Ale to jest też z myślenia o zdjęciu, co jest ważne w portrecie osoby. Tak jak Lightroom jest kursem dla wszystkich fotografów, makro, dzieci, sporty, to Photoshop już jest w szczególności dla osób, które robią portrety, sensuale, modę. W sensie jest osoba w kadrze, bo my tam będziemy retuszować portret pięknej Moniki. No i parę innych. Faceta też. Także jak sobie tam poradzić, jak myśleć, co zrobić, jak nadać klimat. Okej. Czyli w zasadzie zamiast presetów lepszy kurs, bo sam sobie presety zrobisz. No i sprawa. Tak. No lepiej jest chyba mieć wędkę niż rybę, nie? Tak ogólnie. Znaczy lepiej jest wiedzieć, jak sobie złowić rybę, niż tylko dostać rybę i nie wiedzieć, jak sobie tam, no bo z głodu umrzecie. Dobra, dobra, już. Okej. To teraz dla przerwy chciałbym wam pokazać gadżet, który od MyFriendów przyleciał. Kupiłem. 3 dolce niecałe? Kurna, no. Albo idę tu. Dobra, tu idę. Uwaga. Jakieś takie dramatyczne wejście musi być. No i co to? Kto zgadnie? Kolczyk. Ostatnią fotorękawę? Nie, już wam pokazuję. Tu, na jasnym zrobimy. Jest to taki klips, do którego przychodzą dwa obiektywy. Obiektywy. Więc tak, uwaga, wkręcam. Tu. Chlast, chlast, chlast. 10 zł, 3 dolce. I to. No i jak ja mam pokazać, jak ja mam telefonu? A czekajcie, spróbujemy zrobić jeden temat. I to zakładacie na soczewkę.
i mamy fish eye. Jakość, jak widać, nie powala. Dobra, to jest fish eye. I jeszcze wam pokażę, no ale makro, to jest makro plus wide. Więc gdyby ktoś chciał swój smartfon zamienić w fish eye soczewy w sensie, to za 10 zł z gównianą jakością, a to jest makro plus wide. No i co? Jakoś takie. No mydełko się zrobiło, nie? No dobra. Cholera, no. Idzie to słońce. Więc dałbym szczerze giveaway'a, ale mój problem to jest poczta. W sensie, o ile giveaway w postaci kubka, w zieniu.pl łamany kubek, mogę jakoś sensownie zrobić, bo ja wpisuję adres, opłacam i to wysyłam, to fizycznie mam, ale pójście na pocztę, dla mnie to jest wyczyn. Tam wiecie, odstać swoje, wypełnić kopertę, pół godziny jak nic. Może umówmy się, że ja wymyślę sposób przekazania. Na przykład umieszczę... O! Przyniosę kiedyś taśmę i opakuję to w worek i zrobię tak, jak geocache są. Kojarzycie? W sensie gdzieś po prostu przylepię. I jak ktoś będzie chciał, to pierwszy ten lepszy. Po prostu podjedzie i dam wam namiary. Opiszemy tu coś i niech ktoś skorzysta. No. Dobra, to taki pomysł, chyba że macie inny. Słuchajcie, chodzi mi o to inpost. Chodzi mi o to, że fizycznie ilość czasu, jaką miałbym poświęcić na to, żeby komuś to przekazać, w sensie pójść na pocztę, wypisać, to nie jest klikanie, to jest fizyczna robota, kupić kopertę. Dla mnie to są takie zadania, które ja w tym czasie mógłbym zrobić coś lepszego. Na przykład wysłać 3 kubki, tak? Tyk, tyk, tyk i już. Dobra, to była w postaci inspiracji. Innymi słowy, efekty widzieliście, chyba nie warto. Ale jak ktoś lubi bajery, why not? Z dostawą do fotokawkowiczów. No tak, tylko dostawa to jest 3 do 5 tygodni. No to co to za fan będzie? No. O, cześć Kuba, zieniufurgonetka.pl, kurier za 10-15 zł. Ale ja muszę być w domu, gdzieś, żeby ten kurier przyszedł, a ja to jestem taki mega spontana, no. To jakby nie chcę się ograniczać, no, tak od razu mówię. To a propos tego, no. Tu, że to nie tylko jest czas, ale też miejsce, że chcecie mieć swobodę miejsca. Właśnie, dobra, starczy na dzisiaj. Jeszcze wyłowię jakiś komentarz z YouTube'a, co? Ile jest czasu? 42. No dobra, to do brzegu. Znowu nurkuję, żeby odczytać pytanie. Czekajcie. A, no właśnie, wczoraj poprosiłem was o inspirację, co was rusza. Tak, czyli co? Kurna, no. Skąd jest ten cień? Właśnie, jak sprawdzacie, skąd jest przebłysk światła lub cienia, to robicie tak, jedziecie po ręce. Aha, tu słupek. Dobra, to się ustawię tu. Widzicie, nuta słońca. Nie szukaj problemów, tylko możliwości. Szukam, Danielo. Cały czas. Tylko, że część możliwości wynika z rozwiązywania problemów. Jak zawsze na kontrze. Okej, więc poprosiłem was wczoraj o to, co was inspiruje wizualnie, tak jak ten timelapse 30 dni w 10 minut, jak ten statek płynął po morzu. No nie wiem, kto oglądał, ale po prostu dla mnie mistrzostwo świata, rewela. Po prostu tak się chłonie wzrokiem, fajna muza. I te napisy, te zdania, że tutaj łowią, tu coś tam też. Więc pojawiły się 2 komentarze z tym, co was inspiruje. Więc Sebastian Preus podesłał Paul Beats featuring Kękę. Pierwszy raz to słyszę z orkiestra teraz. Rewelacyjny kawałek, serio. Słuchałem, super. Wielkie dzięki, Sebastian. Posłuchajcie sobie. Jest moc. No. Mimo, że to nie są moje klimaty takie na co dzień. Nie słucham, wiecie, takich tematów tutaj. Ja to bardziej Dire Straits, który w lutym będzie w Polsce. I szykujemy się tutaj z kumplami na wypad, to jeszcze jeden temat ktoś podrzucił i znowu muszę zanurkować. Cholera. Już wiem. Mariusz Satyło podesłał też w komentarzu do fotokawki 40. Wejdźcie sobie tam i zobaczcie ten link. Jest taka wizualna, pięknie zrobiona, to jest jakiś chillout, muzyka, ale wizualna oprawa, tam modelka trochę kiecy rozrzuca, plenery są piękne, to już
teraz z góry szukam. Wonderful Chill Out Music Love Session Amazing HD Video. Nie mam jak wkleić, ale super. Także same znowu oglądanie też pomysły na różne kadry. Pięknie to jest zrobione. Także wielkie dzięki. Jak ktoś ma dodatkowe inspiracje, co was rusza wizualnie, co wam tam, nie wiem, chcielibyście takie zdjęcia robić albo takie materiały, to też podrzućcie. Zachęćcie, w sensie zainspirujcie innych. No. Dobra. Patrzę w komentarze na YouTubie. Jarec pita, bardzo żałuję, że nie mam czasu oglądać Ciebie codziennie. Łomatko, jakiś nauk codziennie. Codziennie na szczęście nie nadaje, na przykład weekendy spokojnie. Czy jest szansa, żeby udostępniać fotokawki w formie podcastu audio? Żeby móc słuchać fotokawki, robiąc coś innego jednocześnie. Parę osób robiło tak, że sobie włączało YouTube'a i robiło tam swoje, w sensie YouTube sobie leciał gdzieś, ale jak mi dacie namiary na apkę, kanał, który YouTube'a zamienia w podcast, w sensie, że mógłbym swój channel podcastowy dać i to by się z automatu zadziało, no to mogę tam przeprocesować te filmy i wrzucić. Także dajcie mi znać, tylko jak, w komentarzu, w wiadomości. To będzie podcast zieniu. Tylko, że co zrobić z tymi rysunkami wtedy, co? Ja będę mówił w podcaście, że a to tutaj i dupa. Cycków też nie, wader już nie zobaczy. Okej. Okay. No ale może i tak więcej gadam niż pokazuję. Można też, jeszcze jeden temat jest taki, że odpalacie YouTube'a w Firefoxie. Przeglądarka na telefonie Firefox. Odpalacie YouTube'a i możecie zgasić ekran i nadal leci. Firefox nadal działa w tle. Przynajmniej na chromowych urządzeniach. Audio na jakiś Spotify. Ja to muszę robić automatycznie, znaczy ręcznie nie ten. Jeżeli jest jakiś taki automatyzator, który da że ja publikuję film, on tam chlast, to ok. Znowu, to jest to samo co z pocztą. No. Mi opisywanie filmu, takiej fotokawki, to jest około godzina. Robienie thumbnaila, czyli tej miniaturki, to jest znowu dla mnie kilkanaście minut, bo jeszcze zdjęcie muszę dodatkowe zrobić. A jako fotograf to zawsze mam pierdolca, że światło nie to, trochę inny kadr, a jeszcze pokombinuję i tak dalej. W ogóle widzą wam się te dwie ostatnie miniatury, takie już zrobione pro. Dajcie znać, bo ja dostałem je od Tomka Lerczaka, który tu był, także pozdrawiam. Taki template, ale już go zmodyfikowałem. W ogóle właśnie, mam do was propozycję rekrutacyjną. Kto chce? Zaraz powiem, o co chodzi. Pomysł urodził mi się właściwie dzisiaj. Miniatury na YouTubie, jak ktoś wejdzie na mój kanał tam YouTube Zieniu, to wyświetlają się miniaturki filmów. No i miniaturka to jest, no tak, jak oglądacie na żywo, to nie widzicie miniatury Ziemia. Tak, bo to są takie laleczki, jak do Gwiezdnych Wojen sprzedawał, wiecie, Luke Skywalker. Ale chodzi o te malutkie obrazki, podglądy na YouTube. Jak ktoś wchodzi na mój kanał, to widać tę zajawkę filmu, no, zajawka. Widzicie, zmienia się, warunki słoneczne się zmieniają. Bardzo zacny. No to robota Tomka Lerczaka plus moja inwencja twórcza. Także będę próbował je kontynuować. Więcej roboty, ja muszę PSD otworzyć, tam coś pozmieniać i tak dalej. A te poprzednie to generowałem z automatu. Tak, dopisywałem tytuł i już. Rekrutacja. Kurczę, a jeszcze miałem taką historię o co chcesz robić w życiu. Dobra, to najpierw rekrutacja. Słuchajcie, no zostało parę dni do zakończenia promocji na kurs Lightrooma, a potem te vouchery, które idą z kursem Lightrooma na tańszego Photoshopa zacznę obowiązywać. A ja w ogóle nie mam opakowanego kursu z Photoshopa, w sensie nie mam miniaturek, nie mam strony takiego tak zwanego, no tej zajawkowej, landing page, który będzie, więc szukam osoby, która by mogła mi to zrobić, napisać, wyklikać. I są, no Martyna, i nie zwracam się indywidualnie do osób tak samo jak na patronach indywidualnie, bo są osoby, które zrobią to świetnie, ale nie wiem, czy mają czas. I nie chciałbym nadwyrężać po prostu ich harmonogramu zajęć. Więc jeżeli jest ktoś, kto ma czas i mógłby się zająć zrobieniem landing page'u, wyklikać, powpisywać treści, oczywiście w uzgodnieniu jakoś ze mną, to zapraszam. Nie wiem, jak się odwdzięczę. Może kursem? Może czymś tam?
tak, żeby to miało ręce i nogi. Więc jak ktoś reflektuje na, nazwijmy to, współpracę, w szczególności jeżeli ktoś się zgłosi z patronów, to oczywiście biorę w pierwszej kolejności, żeby nie było, ale kto może, kto ma czas teraz, to jest zadanie na natychmiast, na parę dni w przód, to welcome. Także presetami, no to trzeba było zrobić presety, więc szukam osoby, która po prostu ma trochę więcej czasu obecnie, może jest na etapie emeryturki, proszę bardzo. I w ramach, nazwijmy to, jakiegoś, nie wiem, barteru itd. itp. ma ochotę trochę pomóc mi opisać kurs z Photoshopa, żeby on miał ręce i nogi, bo na razie to właściwie tylko na fotokawkach mówię o tym kursie, plus ta strona kursy.zieniu.pl /Photoshop. A chciałbym, żeby informacja o tym kursie była po prostu no, dostępna, dlatego że tak ogólnie o myśleniu, trochę o biznesie, takie zdanie dorzucę, że jeżeli robicie coś wartościowego, zdjęcia, sesje, czy no, dowolną rzecz, którą robicie, jest wartościowa dla innych, to nie mówienie tego innym, czytałem analogię, że to jest tak, jakbyście komuś coś zabrali. Jeżeli robicie fajne zdjęcia i mówicie, że no tak, ale ja nie lubię się chwalić, że robię fajne zdjęcia i tak dalej, to nie widzą tego potencjalni wasi klienci. I teraz postawcie się jakby w tej stronie, gdzie w książce wyczytałem, przy tej analogii. To jest tak, jakbyście możliwość fajnych zdjęć zabrali tej osobie, bo ona nie wie o was. Więc to mi też dało do myślenia, że to nie jest takie, nazwijmy to, chwalenie się. Hej, jestem zajebisty i to, co zrobiłem, jest mega super i w ogóle. Tylko to jest coś. Macie coś wartościowego, a część se staną. Zwróci? Zobaczymy, jak to. Nie, będzie plecy. No dobra, to go zasłonię. Innymi słowy, jak ktoś jeszcze fanpage'a swojego nie założył, czy swojej strony, portfolio, to zróbcie to. Genialny pomysł. Zróbcie to. To jest to RDC wasze. No. Owsiku. Ma owsiki? Rozchadza coś, nie wiem. Szuka zasięgu. Adam Hołysz, kolejna osoba z Norwegii. No, to już super. Mamy północne klimaty. Dobra, więc do Róż Dupę Challenge'u wam dorzucam podpowiedź. Zróbcie w końcu swoje portfolio. To jest tak ważne, żeby prezentować swoją robotę. No. A wracając do rekrutacji, mam kurs Photoshopa. Wiem, że jest wartościowy. Nie dla wszystkich, nie do każdego mój sposób gadania przemawia oczywiście, ale dla tych, którzy byliby zainteresowani, potrzebuję zrobić parę rzeczy. Jak ktoś ma czas, trochę się tam, nazwijmy, ogarnia w pisaniu, to welcome. Dajcie znać, kto. Na priwa może być. Okej, okay, to było to. I co na koniec? W komentarze jeszcze popatrzę. Daniel, dziękuję za fotokawki. Niech ci Bóg w zdjęciach wynagrodzi. Dziękuję. Tomek pisze, prawie żaden laptop nie ma dobrej matrycy. Zgadza się, więc wybierając laptopa, wybiera się mniejsze zło. Dobra, oczyszczę kadr. To tam najwyżej gotek nie dojedzie. Strasznie chciał być w kadrze. Dałem mu spojrzenie karcące. Znaczy... Okej, okay. Brakuje teraz tej w czerwonych szpilach, na pewno by tam zadziałało. Pieniądze jak będą w czwartek, to dobrze, ale nie to pewnie to nie działy. Mural, a to nie dzisiaj? To na dwa telefony jedzie. Dobra, wracając do komentarza, że laptopy ogólnie mają słabe matryce. Tak, ale wybiera się mniejsze zło. No, po prostu. Więc nie wybiera się laptopów z matrycą TN na przykład. A jak już się szuka matrycy, to warto zaczerpnąć jakieś informacji, co się... O, teraz już widzę zgłoszenie. Czekaj, nie wiem, jak ten... Jak odpiszę, to... Dziękuję, na rekrutację ktoś tutaj już się... Obrotny. Wylatują mi te wątki. Jak ktoś będzie to słuchał na podcaście, to powie, że idiota, no po prostu gdzieś broni, bo nie widać, co się dzieje. No dobra. Rekrutacja jest.
pytań jeszcze nie było. No i co chciałem powiedzieć? Przypomnijcie mi, please. Co chcesz robić w życiu? Może być. Ale dzisiaj było o emeryturach, to dobry temat był. To nie, to zostawmy to, co chcesz robić w życiu, dobra? To na jutro. Matryco, dobra. Więc rzeczywiście gadałem z paroma ekspertami odnośnie matryc i okazuje się, że to nie jest takie proste. Wybór laptopa, w sensie dla fotografa, ciągle krążymy wokół tego tematu, jest taki, że są lepsze i gorsze, ale chodzi o powtarzalność. Także MacBooki Pro, one mają, jeśli chodzi o parametry powtarzalne i dobre parametry. Na pewno nie tak jak monitor fotograficzny, na przykład ISO, tam pamiętacie, zieniu.pl bonusy, z rabatem można wyhaczyć, ale jest to good enough, tak to nazywam, czyli wystarczająco dobry do większości zastosowań, czyli mniejsze zło. A po stronie Windowsowego świata, no to tu już jest loteria, dlatego że matryce w laptopach są od różnych producentów. Czyli na przykład ja mam Asusa, ale matryca może być Sharpa. Więc tu już trzeba sprawdzać indywidualnie. I ja się kierowałem prostym założeniem, że jeżeli ma procentowo dobre pokrycie Adobe RGB, procentowo, to reszta parametrów też powinna być w miarę. To znaczy, jeżeli ktoś żyłuje ten parametr, to pewnie też inne też są w miarę ok. Więc ja wybrałem tego Asusa ZenBook UX 501 i jestem bardzo zadowolony. Oczywiście do tego potem dochodzi proces kalibracji, czy też konkretnie profilowania laptopa, systemu z kartą graficzną pod tą matrycę i już wtedy efekty są lepsze. A jeżeli wybieracie ogólnie laptopy, no to znowu polecam ten mój filmik, odcinek czy zapis na blogu, jaki laptop dla fotografa. No i powiedziałbym, że zalinkuję, spróbuję na dole, sprawdźcie linki. Dobra, więc wybierając laptopa jeszcze raz, mówię, obejrzyjcie ten z Murala, bo tam chyba o laptopach mówię. Jak wybieracie laptopa, to nie są tylko ważne parametry typu moc obliczeniowa, szybki dysk, dużo RAMu, to też. Ale też to, jaka jest matryca, jak będziecie oglądać zdjęcia, jak wyświetla. Czy jest odblaskowa? Na pewno nie, tylko matowe, bo się zajedziecie przy oglądaniu zdjęć od błyskach, czy jeżeli ktoś planuje retusz jakiś początkowy, czy suwaki w Lightroomie, to jest bardzo ważne, żeby matryca miała sensowne kolory i nie błyszczała. A inna rzecz to jest, jak laptop wygląda, no serio. Czy wy chcecie z nim gdzieś wejść do kawiarni i popracować? Czy idąc na sesję możecie go rozłożyć? Czy jest dobra bateria? To też jest ważne. Mówię, tego się nie da sprowadzić do zapisów parametrów. Bo wtedy możecie dostać po prostu mocny laptop, ale no, słaba obudowa, albo źle wygląda, albo za ciężki, albo matryca jest zła i tak dalej. Więc mówię, zobaczcie sobie tamten odcinek, moje przemyślenia. Oczywiście zdecydujcie. W ogóle wszystko, co mówię, jeszcze raz, wszystko, co mówię na fotokawkach i moich vlogach, proszę z gwiazdką, że to jest punkt widzenia Zienia, koniec, kropka. Także możecie się nie zgadzać i ja to również szanuję. Tylko nie przekonujcie mnie na siłę do swoich jakichś tam kryteriów, bo do parametrów jak najbardziej, że to tu się pomyliłem, te parametry są ważne i tak dalej, ale do kryteriów, jeżeli ja mówię, że ważne dla mnie jest to, żeby laptop mi się podobał, bo z nim będę przez parę lat, dwa na przykład, siedział, pracował, dotykał, słuchał, oglądał. To jak ktoś mi mówi, że mam wziąć jakąś kolumbrynę, bo ma lepsze parametry, a mówię, że mi się po prostu patrzy na to i... To nie próbujcie mnie przekonać, że to kryterium nie jest istotne. Może dla was, dla mnie jest. No. Dobra, to tyle z takich przemyśleń. I co na koniec? Miały być pytania, więc dam pytanie. Czy to fotokawka 38, Spielman? Nie, fotokawka 41. Okej. Czyli oto, co chce się robić w życiu, taką przypowiastkę z NBA, ja to wam podam, w następnej lub za następnej. Ja pytam o tego laptopa, nie pamiętam, z Murale, taki jest zdjęcie mnie na tle ścianki. Właśnie, kiedy na ściankę z Szymonem jedziemy? Może dzisiaj? Nie wiem, wtorek dzisiaj czy środa? Środa, to może dzisiaj. No to skoro dzisiaj, to nie wiem. Może zrobimy jakiegoś szybkiego live'a wieczornego. Jak ktoś ma propozycję, formułę na dzisiaj wieczór, bo ja i tak będę siedział godzinę, to dajcie znać. Może zrobię jakiegoś fotomural.
Dobra, i teraz odnośnie pytania. Więc tak, wczoraj po sesji pojechałem, bo była ładna pogoda i tak się mówię, a why not, wybierałem... Czekajcie, jeszcze najpierw pytanie. Pytanie od Karola. Czy na fotogrupie dalej panuje rozluźnienie zasad? A co masz na myśli, Karol? Bo rozluźnienie zasad w sensie tego, że wrzucamy raz na jakiś czas, że przed wrzuceniem trzy zdjęcia się komentuje innym w sposób bez hejtu, konstruktywnie i z, jakby z zamysłem wsparcia, to absolutnie nie, to zostaje. To jest w ogóle DNA grupy. Pytanie o rozluźnienie zasad, na zasadzie jeżeli ktoś się wita, to wita się w wątku, w wpisie, a nie zaśmieca tablicy itd. To też nie. Wrzucanie więcej niż jednego zdjęcia tygodniowo. Ja nigdy nie powiedziałem, że to jest jakaś taka sztywna reguła, że trzeba wrzucać jedno na tydzień i koniec. To było takie zalecenie, ale tak, no jakby zalecenie jest w drugą stronę. Nie zawłaszczajcie tablicy. I też, także jak ktoś wrzuca na grupie po prostu jedno za drugim, to tak, to jest egoizm. Więc to jest, albo szukacie porady i z poprzednich jeszcze niewiele wyciągnęliście, albo chcecie się po prostu cały czas chwalić. No nie widzę innego uzasadnienia, bo jeżeli chcecie się pouczyć lub pomóc, lub zrozumieć, to można to robić też na cudzych zdjęciach. Grupa Ania, fotogrupa.zieniu.pl czy na Facebooku Jak robić lepsze zdjęcia. Tam, żeby wejść, trzeba dodać, odpowiedzieć na trzy pytania na wejściu, w szczególności zaakceptować zasady. Dobra, nie dam rady doczytać tych pytań, bo już jest godzina, także kończymy na dzisiaj. Miałem zadać swoje, więc skończyłem wczoraj sesję. Była ładna pogoda i pojechałem, słuchajcie, na Pola Mokotowskie i nagrałem na aparat, w sensie na Canona, pierwszy odcinek, no taki uruchomiłem kurs Biznes z pasji. Czyli nagrałem pierwszy zajawkowy odcinek na spontanie. Znaczy ja o tym kursie myślę długi czas, więc to nie jest taka do końca spontana. Ale co będzie w kursie itd. itp. I chciałbym, może go opublikuję, jak zmontuję, a te montaże to nie jestem w tym dobry. Ale chciałbym Wam już teraz zadać pytanie. Bo co będzie w biznesie z pasji, w kursie Biznes z pasji? On nie będzie tylko dla fotografów, od razu mówię. Mam w zamyśle ogólnie osoby, które wchodzą, myślą o otworzeniu swojego biznesu dookoła pasji, w szczególności fotografii, bo ja tutaj mam ekspertyzę, tak? Ale tam będzie o tym, jak się przełączyć z pracy etatowej, jakie są zagrożenia, jakie są rzeczy, które trzeba przemyśleć, czyli samo przełączanie. Druga rzecz to jest, jak rozkręcić biznes, czyli marketing, sprzedaż, do jakich klientów trafiać, jak ich unikać, jakie są w ogóle, nazwijmy to, biznes modele, to znaczy zarabianie z pasji, czyli czy chcecie być takim, nazwijmy to, segmentem premium, czy chcecie być segmentem, nazwijmy to, high volume, to znaczy robicie dużo, na przykład, sesji za mniejszą kasę, czy raczej mało sesji za wielką kasę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak działalność ustawić i jak ją kierować, żeby ona, no właśnie, dawała Wam nie tylko kasę, ale też, skoro to jest pasja, żeby była też dookoła tego, co kochacie, i żeby tego nie zaniedbać. To jest ten trzeci moduł, czyli jak z pracy z pasji, biznesu z pasji, nie zrobić tylko pracy. Bo czasami jest takie zagrożenie, że za kasą się idzie, bo tu jest kasa, bo tu jest kasa, bo tu jest kasa, i zaczynacie robić, po pewnym czasie się spostrzegacie, że to Was uwiera, że to już nie jest pasja, że to już jest rzemiosło, że to jest męczenie się, że to są nie ci klienci, nie te zadania. I kasa się zgadza, ale coś poświęciliście. Więc o tym będzie też jakby ten kurs. Czyli tak w szczególności, jak zacząć, w szczególności jeżeli jesteście na etacie obecnie, jak się przygotować, jak zadbać o co zadbać, może tak, finanse, trochę formalności. Druga rzecz to jest prowadzenie tego biznesu, czyli gdzie się zarabia, jak zrobić marketing, o portfolio, o klientach, o pricingu, czyli wycenach. A trzecia o pasji, czyli jak ten czynnik pasji pozostawić. A do tego dochodzi gdzieś pod spodem jeszcze temat produktywności, czyli jak osiągać te rezultaty, jak osiągać cele, jak to monitorować, jak, nazwijmy to, skutecznie zapierdzielać, żeby się nie zajechać, a żeby kolejne etapy pokonywać. Plus, nazwijmy to, jakieś motywacyjne rzeczy. Więc mam taki zarys, ale ile z tego będzie w tej pierwszej wersji kursu, bo nie chciałbym go robić rok, tylko chciałbym oddać Wam coś, co ma sens,
a potem najwyżej będę to rozbudowywał. Więc do Was pytanie, co byście chcieli w pierwszym etapie, co jest dla Was najważniejsze? Jeżeli myślicie o biznesie z pasji, albo już go macie i chcecie, czy to jakby wrócić do tematu pasji, czy zwiększenia przychodów, czy też efektywności, czy może przełączenia się z pracy etatowej i uruchomienia tego. To nie będzie Biblia, bo tego też nie chcę. To nie będzie, wiecie, poradnik dla wszystkich, typu jak dotacje uzyskać, jakie formalności spełnić i tak dalej, i tak dalej. Więc dajcie w komentarzach pod swoje pytania, sugestie do takiego kursu Biznes z Pasji. To będzie tak samo jak kurs z Photoshopa czy z Lightrooma, taki, w sensie gadany. Dużo rysowania, gdzieś tam przy ekranie będę opowiadał, może czasami wyjdę w plener i coś dopowiem, ale to będą moje doświadczenia, moje przemyślenia i moje sugestie. Znowu gwiazdka według zienia, a nie według jakiegoś wzorca itd. itp. Także czekam na Wasze komentarze, uwagi, pytania do kursu Biznes z Pasji. No. A kiedy będzie, nie wiem, to zależy, ile materiału będę miał zrobić. No dobra. Czy coś jeszcze? Było to pytanie, co wczoraj zagubiłem. Były pytania od patronów, było jedno stąd. Tomek pomoże z montażem. Dzięki, Tomek. Się zastanawiam. To jest trochę tak jak pomoc z retuszem, wiecie? Znaczy montaż jest o tyle ok, jak ja wiem, co ja chcę, a ja wiem, jak chcę, jak to oglądam. Bardzo dziękuję. Pomyślę, Tomek, czy jestem w stanie jakby Cię tutaj ten wrzucić w ten mój proces. Okej, okay, no dobra. Nie mam sucharu na pożegnanie. A, Ty dajesz. Kto najbardziej lubi pić orężadę? Helena. Dobra, to na tyle. Zachęcam Was, zostały ile? 3 dni do kursu, do końca promocyjnych warunków kursu z Lightrooma. I od razu mówię, kurs mówi o workflow przy wykorzystaniu Lightrooma, czyli selekcja, jak sobie ułatwić życie, presety. Tam mówię, jak robić presety. Backup, praca na dwóch komputerach, kolekcje, ale przede wszystkim jak myśleć o zdjęciach, co jest w nich ważne i jak robić dobre zdjęcia, a potem jak z nich coś wyciągnąć przy użyciu właśnie Lightrooma. Czyli cały workflow fotograficzny. To ten kurs za 3 dni kończy się na niego cena promocyjna 350 i będę podnosił ją. Jeszcze może stopniowo, typu najpierw będzie to niecałe 400, na przykład 399 jeszcze przez jakiś czas, a potem dojdzie do ceny właściwie 450. W ramach kursu dostajecie voucher, nie wszyscy mają go aktywnego jeszcze, ci, którzy kupowali, na kupno kursu z Photoshopa. Obecnie 550, docelowo 690, z voucherem od Lightrooma za 440. Więc w ogóle w cholerę kasy mam. Okej. A dodatkowy bajer, jeżeli ktoś potrzebuje, nazwijmy to z płatnością poczekać, to kupujecie Lightrooma czy pakiet Lightroom Photoshop, wtedy wychodzi tak samo tanio, w sensie 350 plus 440 i dajecie przelew bankowy jako płatność. I ja mogę poczekać te 45 dni czy tam ile na przelew i dopiero wtedy Wam zaktywuję. No, a jeżeli ktoś już ma kurs Lightrooma i chce kupić Photoshopa taniej z tym kuponem i ten kupon jest mailem, opisuję to w linkach na dole pod filmem, jak ten rabat dostać, lub kursy.zieniu.pl, nie, widzicie, mylę, zieniu.pl / kursy, tam. Tam jest instrukcja obsługi, jak swojego maila z Lightrooma użyć jako kodu, żeby wyszło taniej na Photoshopie. Dobra, to tyle i co? I na rekrutację zapraszam, w sensie kto by chciał mi pomóc ogarnąć ten kurs Photoshopa. A Was serdecznie zapraszam do zostawienia pytań, swoich sugestii, czy tego, co Was boli, czy tego, co się obawiacie przy rozpoczęciu lub rozwinięciu swojego biznesu z pasji. A ja będę to wtedy, nazwijmy to, adresował w kursie. Powoli, ale skutecznie. Dobra, i na koniec zachęcam jakieś lajki, subskrypcje, oczywiście z notyfikacją, żebyście dostali info o fotokawce następnej. O, i pytanie, czy dzisiaj wieczorem jest sens, żebyśmy robili, czy też nie. Także jak jest, to dajcie sugestie, o czym ma być, bo może będzie krótsze. What's the language here? Polish. Okej, to trzymka. Ruszcie dupę dzisiaj, ostatnie takie podrygi słoneczne, więc skorzystajcie. Trzymka, cześć.